Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z ogrodu. Dzisiaj będziemy sadzić tuberozy. Kupiłam kilka cebulek tuberozy. Te moje, które zasadziłam w ostatnim filmie, już ładnie wybujały, zaraz Wam je pokażę. To są te moje zeszłoroczne. Zobaczcie, one się prawie kładą. Trochę się martwię. Były na kominku, więc bardzo ładnie wyrosły do góry, ale już tam chyba jest za ciemno. Także temperatura ok, światła mało. Tutaj taka troszkę chyba później wsadzona, to jeszcze ładnie się trzyma do góry. Idzie, także wsadzimy nowe. Kupione tym razem, więc na tuberozy mam takie specjalne doniczki, żeby się odznaczały. Także tu zaraz wsadzę te tuberozy, które mam kupione. A, już jest. Wsadzę tak jak widzowie mówili, żeby zostawić taki czubek na wierzchu. Tak wygląda cebulka tuberozy. Może tak będzie lepiej widać. Trochę do narcyza podobna. Całkowicie uśpiona, suchy korzeń. No to tak zrobimy. Wsadzimy tyle tylko. O, z tym czubeczkiem. Już nawet jeszcze trochę ziemi dosypię. I czubeczek na wierzchu. Teraz policzę, ile ich mam, bo jeszcze kupiłam sobie taką truskawkę jakąś fikuśną, bardzo ciemną. Też ją chcę wkopać, ale też frezja. Frezja też będzie wkopywana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tuberos. 8 wsadzona. 8, czy mam 8 doniczek? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mam. To nic, to czasami może wsadzę po 2. Także tuberozy. No to zobaczę, to potem powsadzę, to może teraz dla odmiany te frezje pachnące. To frezje włożymy do takiego. Nie mam informacji o tym, jak frezje wsadzać, więc wsadzam na wyczucie. Po prostu otworzę ten woreczek. Pokażę Wam, jak wyglądają cebulki frezji. No są takie. Czy to widać na tej łaciatej rękawiczce? Tu może lepiej. Tak wyglądają. Jest ich tu 10 sztuk chyba. Tak, to po 5 włożę. Mam dwie takie doniczki. Włożę po 5. A one już zaczynają wychodzić. Nie wiem, czy to widać. Także włożymy frezję. 1, 2. Maja. 3. I piątą taką małą do środka. To będą frezje. Nie wiem, czy za płytko, czy nie. I druga frezja. Jeszcze dostałam w gratisie mieczyki, ale to, mieczyki wsadzę do gruntu. W tamtym roku wsadzałam do doniczki i to była porażka. Także tak to wygląda. Ziemia zwykła, najzwyklejsza. Taka właśnie do rozsad. No i teraz jeszcze raz. 1, 2. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę przykryjemy. I tutaj mamy może trochę za dużo ziemi. Trochę mniej. I tu mamy wsadzone frezje. I jeszcze raz tuberozę. Nie wiem, czy po dwie wsadzać. Najlepiej były po jednej. Jeszcze trochę ziemi. Wszystkie chyba są takie same. Polianthes tuberosa vomna. A troszkę wyżej i zobaczymy, będziemy obserwować, jak będzie szła do góry. Także tak to wygląda. Nie wiem, czy za nisko, czy za wysoko ona jeszcze będzie podlewana, więc pewnie ta ziemia troszeczkę opadnie. Myślę, że wtedy będzie w sam raz.
z tym czubeczkiem. No, to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania tuberozowe, to proszę o nie. Dziękuję, pa, pa.